Plan był na ten finałowy bieg, jednak no dostałem piąte pole, co dzisiaj było no moim zdaniem najgorsze i to było widać w całej części zawodów, jednak byłem dość dobrze spasowany, ale też tor nie pozwalał na koniec za bardzo mijać i Andrzej dobrze wybierał ścieżki, więc pomimo tego, że byłem gdzieś bliski na pierwszym łuku, miałem dobrą prędkość, to na tym drugim łuku było trzeba jechać po krawężniku i Andrzej dobrze trzymał linię, więc no nie mogłem go jak wyprzedzić. Zakończony cykl Grand Prix, 8 miejsce, o to chodziło, to był taki cel chyba minimum. Jeśli chodzi o Grand Prix, tak, oczywiście, wiadomo, można teraz mówić, że z nieba do piekła trafiłem. Tym bardziej, że wszystko się rozstrzygało do ostatniego biegu finałowego, gdzie Niels Christian Iversen jeszcze miał szansę. Przy wygranym biegu byśmy mieli bieg dodatkowy, więc nerwy niesamowite, ale z dużym szczęściem to zakończyliśmy, utrzymaliśmy się w Grand Prix, więc plan minimum został osiągnięty.